Szczęść Boże wszystkim osobom obarczonym różnymi deficytami i ich opiekunom. Konfederacja stoi na stanowisku, że opieka nad ludźmi, którzy tej opieki potrzebują, czy to na skutek rozmaitych przypadków życiowych, czy to na skutek wrodzonych deficytów fizycznych czy intelektualnych, ta opieka jest niewątpliwie jedną z bardzo nielicznych, ale kluczowych dziedzin, w których państwo ma do odegrania rolę. Tak jest. Państwo ma stawać po stronie słabszych. Państwo ma stawać po stronie bezbronnych. No i ponieważ stoimy na takim stanowisku, to nadziwić się nie możemy temu, że ciągle pozostaje sprawą dalece niejasną, czy ludzie już i tak wykazujący się nierzadko wręcz heroizmem, a na co dzień zdolni do samozaparcia, na co dzień zdolni do wielkich poświęceń, czy ci ludzie mają ciągle być poddawani jakimś kryteriom, od których uzależnione jest na przykład ich prawo do zarobkowania, ich prawo do gospodarowania czasem, którego na ogół im nie starcza, na to, żeby jednak zarabiać jakieś pieniądze, nie tylko w drodze pobierania zasiłków, dodatków, ale także w drodze wchodzenia w stosunek pracy. I Konfederacja już szereg razy wzywała do tego, żeby przestać karać ludzi, którzy partycypują w systemie opieki socjalnej, utrudniając im zatrudnienie bądź samozatrudnienie. Składam tutaj poprawkę, ale dalibóg nie jestem pewien, czy ta poprawka będzie pasowała do tego patchworku, który jest efektem wczorajszej pracy komisji i tego wczorajszego wjazdu z autopoprawkami wniesionymi przez autorów znienacka i ku zaskoczeniu większości na pewno członków komisji. Panie marszałku, oto ta poprawka. Dziękuję bardzo. Ludzie, którzy opiekują się słabszymi, mają w naszym pojęciu prawo do tego, żeby państwo traktowało ich jako weteranów, szanowni państwo. A tutaj formularz służący do ustalania tego, co się komu należy, zwracają nam uwagę, już kończę, panie marszałku, nasi koledzy z biura prawnego, że może zajść taka okoliczność, że ktoś, kto cechuje się deficytem intelektualnym, ale potrafi o własnych nogach przejść do kuchni, żeby sobie zaparzyć herbaty, nie będzie się mieścił w tym limicie, czy nie spełni warunków, dziękuję, żeby otrzymywać ten dodatek, który bardzo dla jednych będzie zatem wspierający, Joanna a dla innych załamujący. Polska 2050. Dziękuję, panie pośle, bardzo proszę.